Siup, siup, malecjanki. Nie, nie, proszę, proszę. Czy jest pan gotowy, żeby podejść do matury? Proszę, potrzebuję jeszcze 5 minut, żeby sobie powtórzyć. Niestety, oblewa pan. Jest pan gotowy przystąpić do matury? Całe liceum przygotowywałem się do matury. Proszę zinterpretować wieść w utworach Adama Mickiewicza przez... Przecież Mickiewicza miał nie być, był rok temu. Mickiewicz jest jak alkoholizm. Zawsze wraca w okresie matur. Niestety pańska odpowiedź nie pasuje do naszego klucza odpowiedzi. Może to będzie pasowało do waszego klucza odpowiedzi. Niestety oblewa pan. Przepraszam, mamo. Zawiodłem cię. Tak bardzo chciałaś, żebym zrobił karierę po socjologii albo kulturoznawstwie. O nie! Niebieski długopis na maturze! Chodź ze mną, jeżeli chcesz zdać maturę. Oni oszaleli. Dają rzeczy, których miało nie być na sprawdzianie przecież. Kuba, to już nie jest sprawdzian, to są matury. Wiesz, co się dzieje z ludźmi, którzy nie zdali matur? To. Kończą na cmentarzu. O nie! A ci, którzy zdali, to nie kończą na cmentarzu? Też, ale w ładniejszych grobach. O. Ja też chcę mieć ładny grób. I bardzo dobrze, matura to najważniejszy egzamin w dziejach ludzkości. Nie ma nic trudniejszego w życiu człowieka niż matura. A sesja na studiach? Ludzie na studiach są zbyt pijani, żeby przejmować się sesją. A praca w korpo? Ludzie pracujący w korpo są zbyt naćpani, żeby przejmować się pracą. A zrozumienie kobiety? No dobra, tu masz rację. Pewnie dlatego chcą to wprowadzić na maturach jako obowiązkowy przedmiot za rok. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo to ja przygotowywałem cię do matury. Wiem, że już nic nie pamiętasz, ale od paru miesięcy daję ci korepetycje. Możliwe, masz wszystkie wiadomości potrzebne do jej zdania. Musisz sobie tylko przypomnieć. Nie pamiętam! Przypomnij sobie! Pamiętam! Dobrze, teraz masz 50% szansy, że 80% matur zdasz na 30%. Jesteś tego pewny? Tak, na 100%! Zapraszam następną osobę na egzamin. O nie, nauczyciel! Uciekaj, ja go zatrzymam. Powtórz sobie jeszcze raz cały materiał. Nie zostawię cię tutaj. Nie martw się, Kuba. Ja i tak chciałem poprawiać swoją maturę. Jest pan gotów podejść do matury? Przygotowałeś się? To jest mój sekret, Kuba. Ja zawsze jestem przygotowany do matury. Ile to jest 2 plus 2? Ale matury miał nie być! Zostaw go! Ile to jest 2 plus 2? Może jednak pomóc mi się przy... Biegnij, biegnij, mój cudowny maturzysto. Biegnij jak pelikan po sawannie. Biegnij i wygraj maturę dla mnie. Niestety oblewa pan. Nie matura, lecz chęć szczera. Matura z języków obcych, niemiecki. Scheiße! Francuski. Sacre bleu!
wioski! Mama pizza! Widzę, że przygotował się pan do matury. Tak. Brałem korki. Cześć, ja nazywam się Janek Sztajfer, a to były Polecjanki. Jeżeli podobał ci się ten sketch, to udostępnij go i pokaż znajomym. Wtedy moja babcia będzie ze mnie dumna i da mi rosół wreszcie. I zrobi pierożki. O, pierożki, babci. Zobacz także inne moje filmy, które są bardzo dobre i ze świetnym humorem. Tak przynajmniej napisał Mr. Dawidosz w komentarzach. A ludzie w komentarzach na YouTubie nigdy nie kłamią. Nie, ej, nie, to brzmi jakbym podważał to, co on mówi. Nie, Mr. Dawidosz ma rację. Zawsze.